Rosjanie takie drzwi wejściowe tam wyparli i wkroczyli. Wszystko, co dawało się, to kradli. Wojna pcha człowieka w najgorszą stronę. Były takie dwa bombardowania. Ona jest taka jakby trudna pamięć. Pan Bóg pomógł nam z tego wyjść. Wróciliśmy gdzieś w maju 22 roku. Bardzo ciężka była tamta zima. Często byli te alarmy. Били по электровнях, не было газу, не было электрики. Было часто темно, и ну, при свечах молились мы еще так. Мы вели же, как первые христиане. Так, как всюду в Украине, мамы эту сведомость той войны, что она есть, и до того, чем ли еще молимы, чем ли помним. W tych trudnościach właśnie odczuwam, że jestem powołany do tego i odczuwam, że chcę nieść ten krzyż i pomagać innym. Seminarium to jakby miejsce młodości Kościoła, miejsce przyszłości Kościoła. Mogę powiedzieć, że widzę zmiany. Jakim był kleryk, jak przyszedł i potem jak dorasta. Jakby przyjęcie tej misji, tego zadania, tego powołania. Przede wszystkim najważniejsza to pamięć i modlitwa. Modlitwa pomaga mieć ducha zdrowego tym wszystkim. Nie poddać się na jakąś nienawiść, niechęć. O to chodzi też w seminarium, że dobro jest lepsze i mocniejsze od zła.